Energetyka przemysłowa jest na dzisiaj bardzo dobrym rozwiązaniem dla przemysłu przetwórczego, szczególnie przemysłu, który potrzebuje dużo energii elektrycznej i ciepła do swoich procesów technologicznych. Ze względów bezpieczeństwa i optymalizacji kosztowej i optymalizacji przychodowej. W związku z tym idealnym właściwie wydawało się rozwiązaniem dla tego typu przedsiębiorstw jest tworzenie własnych źródeł wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, najlepiej w skojarzeniu, czyli tak zwanej kogeneracji albo trygeneracji, czyli generalnie jeszcze zamienianie ciepła na chłód. W styczniu weszła w życie ustawa związana z wsparciem kogeneracji, więc tym bardziej ta kogeneracja, która może być wykorzystywana na potrzeby przemysłu przetwórczego, jak również realizowana w ramach zaopatrzenia samodzielnego w energię, będzie mogła uzyskać wsparcie inwestycyjne w postaci albo premii gwarantowanej dla źródeł, które mają poniżej 1 MW. A co ciekawe, wtedy z takich źródeł energii cieplnej nie trzeba wprowadzać do systemu przesyłu ciepła, a zatem mogą być wykorzystane na własne potrzeby. Tym bardziej może to być atrakcyjna historia dla zakładów przetwórstwa, które na przykład w bazie swojej potrzebują 1 MW mocy energii elektrycznej czy 1 MW mocy ciepła.